Witam w kolejnym odcinku Hogwarts Legacy, Dziedzictwo Hogwartu. Okej, jak widzicie, jesteśmy już gotowi do poszybowania w kierunku misji. Prawie, bo jeszcze widzę, że mam szczotę. Ups, co tu się wydarzyło? O mój God. Dobra. O nie, tak. Mogę lecieć? Tak. O. Ha. W każdym razie... spadłem. Mogłem założyć miotłę w powietrzu, ale jak widzicie, nie zdążyłem. Co ja tu mam za eliksir w ogóle? Gazowy. Aha, to ten co tak napinkara. Mam sobie skupienia. Coś niepozbierane. Tak, tutaj jest w ogóle gdzieś też na dole. O. Zagadka to jedno. Ale... w ogóle mapa pokazuje chyba nieodkryte proszki Fio, nie? There's no telling what lies in wait for me in there. Grobowiec strany, no dobra. Bo jak sobie teraz patrzę na mapę, to wcześniej tego chyba nie miałem. Może jakiś patch był czy coś? Albo były? Chyba nie było. Tam, gdzie są do odblokowania, to jest fajne, to jest wygodne. Naprawdę. I w nieodsłoniętych miejscach też sidequesty pokazuje. Coś to się chyba pozmieniało. Był jakiś papaczek. No to dobrze. To faktycznie dobrze było, żebym sobie... Tutaj jeszcze jakiś sidequest jest, to... Nie, dobra, słuchajcie, pędzimy na misję główną, bo i tak pewnie będziemy mieć... Potem sobie to wszystko odblokuję. Może tylko te... tą jedną przy mieście, bo może być potem szybki powrót do jakiegoś miasta czy coś. Dobra, powinienem wziąć hipogryfa. Jakieś krówki czy coś. Owce i krówki. I porywają mi smoki od czasu do czasu. To już widzieliśmy, nie? Zdziwiło mnie to wtedy, pamiętam. W każdym razie troszkę niżej, bo mi zjeżdża miotło jeszcze troszkę niżej. Wow. Czemu tutaj tak... dużo wrogów. W ogóle ten teren jest bardzo... przepełniony wrogami i to większymi, więcej troli i tak dalej. What? No, innym razem, bo lecę na główną. O, jest ten smoczek. Pewnie porwał jakąś owcę. Teraz już pójdziemy prosto, już ustawię tą drugą wioskę. Aby ja nie mam wybranej tej misji, to ja sobie mogę lecieć, wiecie. Zaraz, no miałem wybraną. No mam wybraną i co? Czemu mnie nie prowadzi? O, tu jakieś siedlisko, czego?
mrotki. A to ja mam mrotki już załatwione. Okej. Okay. Strasznie jakoś zapuszczone są te hamlety tutaj w tym regionie. Okej, okay, kolejne siedlisko i znowu mrotki, serio? Jakaś zagadka. Ada ta w jaskini, nie wiem o co chodzi. Tylko nie wiem gdzie jaskinia. Dobra, nieważne. Idziemy. Zaczynamy główną misję. Ruszamy. Wiemy, że coś ze zwierzętami ma być, tak? Myśmy... No, w sumie... Nie pomogę jej dalej tym znikaczom, czy czemuś tam, tak? Bo myśmy tylko zrobili jakiś kamień księżycowy ostatnio z Poppy. No ale nic tu nowego nie wskoczyło w międzyczasie. Z relacyjnych, a robiłem trochę admina. Więc mam nowy kapelusz. I tylko jeden lepszy, pomyliłem się, myślałem, że jest o wiele lepszy. I nauczyłem się, że tak, mam maskę. Tak 10 o 10 w tyle, więc celuję na maskę z dobrym RNG. Celuję na rękawice z dobrym RNG. I... odzienie w trzeciej kolejności, jak widzicie, jest 90, a mogło być na przykład w okolicach 90, nawet już 7-8, nie? Więc takie tutaj jest 8 do tyłu, a nie 10. Więc odzienie, maska i rękawice to są rzeczy, które mnie ekscytują, a wszystko inne mniej, bo mam już praktycznie na maksie, nie? Dobra. Okej, okay, no to ruszamy. Jest to jakiś tutaj specjalny region, bo się widzicie, że wrzyna się w przestrzeń niedopuszczalną w grze, nie? O, już ich tutaj mamy. Profesor Fig chyba nas dołączy do nas. No. I have good news. We do not have any of Ranrock's loyalists to contend with. Okay, of course, the bad news is that it's likely because they no longer need to track the keepers for information. Co prawda, mają książkę. Brak Bora, czy tam pamiętnik. Tu jest. Revelio. Nie widzisz tych dwóch stóp? This place could do with a bit of pruning. Let's look around. Confringo. Is that a... It is. I Garborok. I know what must be done. Musi tutaj stanąć Garborok. Yes. Do you recognize the head sculpted there? Tak, Garborok. It looks like a grap horn. And the prints carved into the ground lead me to believe that a grap horn will somehow open the way forward. That's what Professor Rackham meant when he spoke of my needing an ability to interact with beasts. It would seem so. I do know that the last of a long dynasty of Graphorns lives nearby. They call him the Lord of the Shore. I suspect you'll need to bring him here. What happens next, I can't say. Have you ever subdued a Graphorn, Professor? I have, yes. Years ago, at Stonehenge, of all places. The Ministry still owes me for that favor. It can be difficult, of course. They are massive, after all. But it's not impossible. It's my experience that many of your spells will have no real effect. You'll need to wear him down. If that's what must be done, I'll do it. Excellent. I know this area well enough. When you see the remains of a large sea creature, you're in the right place. Now, Professor Rackham made it clear that you must engage with any beast that is part of this trial on your own. So I shall wish you good luck and wait for your return in the map chamber. Ale ciekawa misja.
Okej, okay, idziemy dalej, a nie idziemy z powrotem. Jeszcze nie mogę tu wylecieć stąd. Zapadł zmrok. Lecimy po Garboroga, ostatniego Pokemona. Nie wiem, co to może znaczyć, że go muszę zmęczyć. No, ale się pewnie wkrótce dowiem. Zastanawiam się, jaki czar. Czy będzie za mną biegał, czy w ten sposób się zmęczy, czy jakoś właśnie jakimiś użytkowymi pewnie, nie? Znaczy nie użytkowymi, tylko tymi albo fioletowymi, albo żółtymi. No, na ogół się łapie. To jest twierdza jakaś, czy osada? Okej, okay, twierdza. Na ogół się łapie na przykład Levioso, nie? Albo nawet Akio. Okej. Okay. I mamy tam jakieś kości. Remains of a large sea creature to tutaj. Pozostałości po jakimś wielorybie. Muszę zejść z mojego konika, co? This must be the place. Koniecznie. A może właśnie zmęczeniem by polegało może na tym, żebym... Znaczy on, nie wiem, czy on lata ten Garborug, chyba nie. Żeby właśnie ujeżdżać taką tą i sobie. Slow down now. There we go. No need to race now, my friend. Okej. Okej, muszę zsiąść. Revelio. Jakieś skarby tutaj w okolicy. No dobra. Lord of the Shore, show yourself. Co my tu mamy? Holy crap. A, walka. Ciekawe. Autentyczna walka. Jezus, ale jest szybki. I need your help, friend.
Prawdziwa krew Hufflepuffu we mnie płynie tutaj. Jej! Okej. Mamy to. Garboru ma potężny atak szarżą, zdając dużo obrażeń wrogom i niektórym przeszkodom. Przytrzymaj LT, by go rozpocząć. Obserwuj wskaźnik wytrzymałości Garboroga. Okej. Okay. Czyli to jest zamiast latanka? A nie, to jest jakby sprint normalny, a oprócz tego ma tą szarżę. Nice. Ale fajny jest. I naprawdę potężny. Wow. Szarże chyba jeszcze szybsze, nie? Poaches. Let's see how the Lord of the Shore feels about his neighborhood being invaded. Yay. Ups, czekajcie, bo się skończyło. Slow down now. There we go. Okay. No need to race now, my friend. Rookwoods don't go down. You freak. But that's a horn tail. I had money on it. Kufringo! Ah. Was that meant to be an attack of some sort? Presumptuous! Is that all they're teaching in school this day? Trochę to się szybko kończy. No, no nie, nie dobrze się walczy, jakby to wiadomo, bo się szybko kończy i... Dobra. Trochę przerwa w tej fajnej muzyce, w tej fajnej scenie z tą walką i bez sensu. It'll take more than this to stop the Lord of the Shore. Protect him! That's the best! Exposer! Slow! Are you even trying? Exposer! You'll need to be quicker than that! Nice. Jedna scena. Pomyliłem się. This could prove dangerous if I'm not careful. We're crossing that bridge, whether you like it or not. Hey, Patricia! Perhaps you ought to give up. Oh, spadnę. That was a mistake. Exposer! Explosives! I'm no one to share in my victory. Okay. Time to go a little quicker! Jest to zabawne, jest to przyjemne, jest to śmieszne. Jeszcze więcej tych. Okay. No, no, jeszcze dam Confringo. A jeszcze przeżył? O, co się stało? Naprawdę? A, bo to jest jakiś bossus, nie? Tak. Dobra, teraz pewnie Garboruk. Jest jakiś niedostępny czy coś? A nie, jest raczej dostępny. Tak, jak widzicie, on jest osobną opcją w tym menu, nie? Nie muszę go wybierać z menu wyposażenia jako bestia. Jest jakby cały czas dostępny, nie? Spoczko. Ciekawe, czy on mi pozwala wejść tą szarżą w miejsce, gdzie wcześniej nie mogłem. Sprawdzę tego kupca, bo... A nie, bo, no właśnie, bo ostatnio jakiś randomowy kupiec miał róg Garboroga, którego nigdy nie mogę jakby zdobyć, ale teraz już będę mógł zdobyć róg Garboroga. No już.
Kadatliwości. Well, I've only been running it a short time myself, but my father ran it for many years before he fell ill. Oh, that's a shame. I'm sorry about your father. Oh, he's still around. Would love to be doing what I'm doing. Until he is able, however, I will gladly manage it for the both of us. But for now, a word about your health and safety. I assume you're as concerned as the rest of us about the Goblin Uprising, the Dark Wizards, even the Duck Box have gone mad. But our shop can sell you any number of supplies that will help to keep you safe from all of that. Please have a look, and do come back. You're always welcome here. Thank you, Mr. Prakash. Best of luck to you and your father. I appreciate your words. Córka, kamera umarła. Tak, chciałem na szybko wejść sprawdzić towary, a tutaj oczywiście cała historia jego życia musiała być przedstawiona. I nie masz tego, co mnie interesuje, aż jakąś miotłę. Cokolwiek. Tak, tych rzeczy nie sprzedaję, bo to są moje alternatywy, gdzie będę zakładał sobie defensywne czary na jakichś trudniejszych walk. Prawda, nie masz nic interesującego. Masz mandragorę, mogę sobie kupić, ale po co? Tak, ich mam dużo. Dobra, wracamy na Garboroga, bo ta muzyka dalej trwa, a ja sobie tutaj zakupy robię, nie? Z sensu to zrobię. I... kręgle. Przeżyli? Jeszcze jeden. Nice. Slow down now. There we go. Okay. Pędzimy dalej. No need to race now, my friend. Go! A jesteśmy na miejscu. Slow down now. There we go. Super jest. Świetna rzecz. Prawda. Szkoda, że tak późno go dostajemy. Jest nasza klasyczna tutaj antyczna jaskinia zrobiona ze starożytnej magii z golemami i innymi takimi, nie? Dzięki Garborogu za pomoc. Mam nadzieję, że ze mną zostaniesz na dłużej. Tak mi się wydaje, nie? Nie wiem, czy cię będę mógł wypuścić w moich menażeriach. Wydaje mi się, że mi coś znowu odblokowało. Teraz czeka cała jeszcze jedna kompletna tutaj misja, czy nie? Czy to już jakby część walki jest załatwiona Garborogiem? Tylko cutscenka nas czeka. No, zobaczymy. Zapas Wigenów jest. Perhaps Professor Rackham was right to have had faith in you. I still have my reservations. Isadora, as you will see, was not who she seemed. I can only hope that you are. My memories should answer any questions you may have about the power you will need to protect. Thank you, Professor Bakar. I shall see you back in the map chamber. Revelio. Nie była tym, kim się wydaje. No w sensie, że co, że poszła na ciemną stronę mocy, tak? No bo była człowiekiem, tak? Była tą dziewczynką w tym Hamlecie, który uratowali.
Nie, jest od razu koniec. Dobra, no to fajnie. To faktycznie bardzo fajnie na misję. I zobacz, ostatnio powiedziałem coś takiego, wchodziłem do tej jaskini tak, kiedy robiłem misję dla Poppy, nie? Wchodziłem do jaskini i mówię, Jezu, czemu te wszystkie questy są pochowane w tej jaskini, a to jest cały otwarty świat, w którym można robić świetne rzeczy. I teraz mamy fajną misję na tego Garboroga w otwartym świecie, co sobie poszarżowaliśmy w ogóle. I wchodzę teraz do jaskini i mam tylko po prostu, wiecie, cutscenkę i spoko. Naprawdę stworzyć wspaniały otwarty świat, którego wypełnili znajdźkami, jakimiś pierdołami, wiedząc, że mają ubogą itemizację, zamiast tam właśnie robić wszystkie questy. Hello? Izadora? Izadora? Son, I'm glad you're here. Isadora was not at her home. I know. Her father. Oh, Percival. What is it? It is as though he was stripped not only of his pain, but of all emotion. Everything is much worse than I feared. Neve was right. Isadora hasn't stopped. I've just learned that she has been wielding that magic on students. We must gather the others. Return to your common room, all right? What have you done? Take a breath. Students, Isadora. Everyone feels pain. And why? Because of your arrogance? Your obsession with secrets? They won't suffer any longer. Not my father. Not my students. No one. Isadora, set down your wand. Professor, you taught me to hone my power, not throw it away. I did not teach you this. Expelliarmus! Nauczyły.
alive. Widać było, że... Aha, miała takie oczy jak mój ojciec, który był wyzuty z uczuć, jakby żył, ale trochę nie żył, nie żył, jakby był wyzuty też ze swojego człowieczeństwa. Czyli prawie jakby był martwy, nie? I te oczy się pojawiły po tym, jak Avada Kedavra, więc no może ją ta kula osłoniła i nie do końca zmarła. Ale to by, jeśli zmarła i jednocześnie może przez to, że używała tej magii, to była, też pewnie używała jej na sobie, to była właśnie tym takim haskiem bardziej niż człowiekiem, nie? Trochę jak z Mass Effecta te haski. I dlatego może jej nie ma na tym obrazie, nie? Bo na obraz trochę jak Forest Ghost w Gwiezdnych Wojnach, nie? Że zostajesz Forest Ghostem, jak byłeś dobry i twoja energia, powiedzmy, nie jest skażona. Może tak tutaj zostajesz na obrazie w tym świecie magii czarodziejstwa, jak twoja energia była pozytywna w życiu, kiedy umierasz, to wtedy jesteś tym obrazem, nie? No, słuchajcie, powiem wam szczerze, że mieliście zagubioną osobę, która była ambitna. Nie była zła, chciała pomóc, tak, w tym, co robiła, chciała pomóc ludziom. Nie robiła tego dla chęci, mocy. I ją zabiliście potem. Nie jesteście dla mnie wzorem, ani żadnym autorytetem. Jest to location of the final repository? It is. You see, we could not destroy the strands of emotion Isadora had stolen from so many. So we did all that we could to keep them safe. We also realized that until they could be destroyed, the magic used to create them was a danger to wizardkind. Hence, we became keepers. Keepers of an unfathomable secret. We knew that someday, one with the ability to see traces of ancient magic might be seduced by its power. We built the trials to lead that person to us. To allow them to prove themselves worthy of the knowledge we'd kept hidden and the responsibility that accompanies it. Have I not proven myself, Professor? I need to get to that repository before Ranrok does. You have, and you will. But the repository is protected by powerful ancient magic. To enter, you must craft a special wand from the four artifacts you found above our pensives. So the repository is safe from Ranrok for now. If he is, as you suspect, capable of using the power of the other repository, I fear he will be able to breach our defenses. Then I must go now and craft this wand. Perhaps Mr. Ollivander will help me. Another Ollivander? I'm not surprised. As I am sure he will tell you, this wand may be used for only one purpose. Return with the wand, and we will open the way forward. I shall send an owl ahead to Ollivander. Whilst you visit him, I'll reach out to Professor Weasley. Professor Weasley? Yes. I may have made an error in judgment by not informing her of Ranrok's intentions earlier. I only hope it's not too late. If Ranrok really is going to try to drill below Hogwarts, we'll need all the help we can get. All right, Professor. I'll see you soon. Okej. Czy mam do Ollivandera iść, tak? Jeszcze mamy trochę czasu, to mógłbym to zrobić. Chyba, że tam też mnie czeka jakaś misja. W ogóle, what the hell? To są jakieś dziwności. Powstrzymaj Ranroka i Rookwooda. Czy to jest endgame? Thank you.
Może nie endgame, ale jakiś ewidentnie jakieś intermisje, jakieś międzyrozdziale. O. There's Ollivanders. I hope he can help me craft the Keeper's Wand. I think I know where we can find Doran. Oh, meet me in the Forbidden Forest and we can tell him about the symbol the Moonguards made. No, Poppy, czyś ty oszalała? Dobra, wytworzę różdżkę, bo raczej mi tutaj nic złego się nie stanie w międzyczasie. Dzień dobry. Hello, Mr. Ollivander. I wondered if you might be able to help me with something. Yes. Professor Fig sent an owl informing me that you'd be coming. He was a bit cryptic, said you need to have a special wand crafted, that you'd bring me the materials. Yes, sir. I have them here. Oh, my. How extraordinary. Remarkable design. I will be honest, I have never crafted a wand in this fashion. Repaired broken wands, of course, but this is... something else entirely. Keeping me on my toes, aren't you? I think I can work with what you've brought me. Let me see what I can do. To powinna być mechanika, wiecie, na itemizację. Zbieram jakieś legendarne części i tworzę sobie potężne różdżki z wyjątkowym, może jakimś zaklęciem okazjonalnie, z wbudowanymi atrybutami, do których mogę dodać jeszcze własne. No. It is done. I should warn you, I've never seen a wand like this before. My suspicion, as Professor Fig implied in his letter, is that it serves a unique purpose. I doubt you shall find much use for it otherwise. I understand. Thank you, sir. I'm afraid you're on your own. I've ensured that we have a moment to ourselves. Oh, come, come. No need for such theatrics. In light of what Ranrok now knows, you must agree that our interests are aligned. Our interests will never be aligned. You would let goblins take what is rightfully ours? The final repository belongs to wizard kind. We would be fools not to work together. What's that you've got there? Might this sudden visit to the Wand Maker have something to do with our mutual pursuit? I have no idea what you're talking about. That repository is my birthright! Charles Rookwood wouldn't have wanted you near it! The arrogance. Should have known better than to try and reason with a child. I've always said, children should be seen and not heard. Okej, słuchajcie, taka scenka, wiadomo, do jakiego momentu nas zaprowadzi, a... dużo się będzie działo i też nie chciałem to potem skomentować, a czas mi się będzie kończył. Nie chcę robić jakiegoś gigantycznie długiego odcinka, więc tutaj krótkie wcięcie i zapraszam na
dalsze perypetie z Wiktorem Rookwoodem w kolejnym odcinku. Dzięki za dzisiaj. Miło, że wpadliście, kronikarki i kronikarze. Niech mózgi czyzmu będzie z wami. Kciukujcie, komentujcie, subujcie. Sztosowego tygodnia.